Dzień dobry. Dzisiaj robimy makijaż halloweenowy. Mama będzie wykonywać makijaż halloweenowy. Masz jakiś koncept już, na razie go nie pokazujemy. No. Zobaczymy później, jak to wyjdzie, bo w sumie będziesz mieszać różne style. Tak. Mamy tutaj pełno kosmetyków przeróżnych. Ja nie mam jakichś produktów do charakteryzacji, także... Będę próbować. Także będzie to makijaż robiony tylko i wyłącznie takimi kosmetykami na co dzień. Codziennymi, tak. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Ja już mam podkład na twarzy i tylko i wyłącznie podkład. No to działamy z oczami. Musimy delikatnie sobie tu obrysować. Tak, tak to mi się przynajmniej wydaje, że to tak ma być. Ojej. Czy to będzie kółko, to nie wiem. Zresztą w sumie chyba to nie no to ma może... być kółko, tylko to ma być pod zaznaczone oczodoły. W tym sensie. No to może sobie wytnij z kartki na przykład kółko. Nie. Bo to oczodoły mają być. O, według oczodołów zaznaczę. Tak. Ale musi się bać tak, żebym, wiesz co, przynajmniej trochę zrobiła to symetrycznie. W życiu coś takiego zrobiłem. Ja nie umiem się normalnie malować, a co dopiero. Kuknie się tak trochę. Czy to są podobne te kółka chociaż? No chyba tak. Tam jeszcze nic nie będzie widać, bo dopiero, wiesz, to jest taki zarys, nie? Coś czuję, że jak będziesz to musiała zmyć, to poświęcisz trochę czas. Kurde, oglądając takie filmiki, coś tu przepatrzymy. Oglądając takie filmiki, to się wydaje, że to jest tak prosto zrobić, a to zwykłe kółko i już jest problem. Dobra, drugie oko. No, będzie to kiepsko, bo ja praworęczna. Nie będzie widać tego arcydzieła. O, już straszysz. Nie, czekaj. Ja bez tego straszę. Już straszysz. Co ty szukasz? No, dobrego, wiesz, ustawienia. Dobra, zmieniłyśmy trochę kadr, mama widać ci będzie. Mama będzie po prostu tyłem do was trochę, no żeby było wygodniej malować, tak? Najlepiej bym tak była pod, tu, od spodu i tak, cyk, cyk. Nie? No. Obracaj się. Lepiej? No trochę lepiej, tylko że to wiesz... Yeah, my god! A to co to tu jest? To się zapluszuje. Muszę od góry go zapluszować, bo się takie zrobiło nierówne. Masz tyle zmarszczek, że wiesz, ciężko to równo pokryć. No tak rób, to nam powiedzie to na pewno. No to weź mnie nie rozśmierzaj takimi głupimi rzeczami. Żartami. Ja widziałam, jak ta dziewczyna robiła na kleju to biurowym rzęsy. No to na żarno do góry. Tak sobie robiła właśnie klejem biurowym sobie takim tym w sztywcie cyk cyk i mówiła, że to trzeba odczekać chwilkę i już. No to teraz to najgrubsza robota. Czekaj, niech sobie kuknę na tą moją inspirację. Teraz musimy nakładać cień. Oglądałaś całe to? Całe to oglądałam. Całe to oglądałam. Pierwsze musimy zrobić oczy. No. Taki jest plan. Tylko teraz wiesz, muszę znaleźć takie kolory. Pasowałoby mi tak, to jest granatowe, to jest pomarańczowe. A co tu jeszcze mamy takiego? Czekaj, tu w moich jeszcze tych dwóch paletkach coś jest. O, tu na czerwono, może polecimy tym różowym, nie? Mocne, tu przynajmniej. Poziom do twoich ocków, to jest za duży pędzel. Nie. My makijaż idziemy na spacer potem, no nie? No na cmentarz. No na cmentarz? No to mówię, że na cmentarz. Idealnie. A teraz może już są zabawy halloweenowe, nie? Dla dzieci w szkole. Czy coraz częściej? Dawno to żeście mieli tylko Ameryki, nie? Nowy rok.
Już chodzą dzieci normalnie po domach. Zbierają cucu? Naszykowałaś się? W Krakowie? No. Nie mogę się naszykować. No, bo mama jest przygotowana. Tam trzeba ustawiać też domy. No bo potem dzieci wiedzą może do kogo uderzyć, nie? Bo wiesz, możesz trafić też do kogoś takiego, kto się spije, pijany dostanie, jak zobaczy i co. Lepiej nie ryzykować. Nie wyszło mi to, ci powiem. Nie mów hop. Już? Póki nie przeskoczysz. A to już będzie gotowe. No, będzie gotowe. Postaram się. Z oczami tak dużo nie będę, bo z oczami teraz muszę ci zrobić kreskę na górę i rzęsy wyciaptolić. I na dole kreskę, to z tym może być problem, no nie? Czym my tutaj zrobić? Ten mój eyeliner jest chyba taki trochę suchy. Nie wiem, czy to nie będzie. To eyeliner tamten będzie. Chyba nie będzie ten. To jest też eyeliner? No, no to tak, muszę zrobić taką grubszą. Od góry krechę. Coś nie tak poszło. Co skarżę? Może ci to powiedzieć, bo tak pomalowałam tym różowym, jakbyś się opalała w solarium w tej okularki. I tu cię spiekła po podoczy, nie? Bo okularki przykrywają. To powinno być na odwrót. No nie, no wszędzie różowe, a tu nie masz właśnie. Tu gdzie maluję, to masz białe, nie? No wszędzie róż. No. I co to jest? No. Jak czarno, ta jeszcze rzęsy. Kobieta kot. Muszą przyjść jeszcze rzęsy. Czekaj, tylko jeszcze teraz to świecące czarne. O, to co to teraz podnosisz? Krzywi mi się wszystko. Nie, ale równo? Bo ty się nie, tak... nie widzę aż tak daleko. No ale... No ale... Dobra, to teraz... Oj, oj, oj. Teraz muszę sobie przypomnieć, bo chyba teraz będziemy pracować z dołem. Teraz musimy zrobić kość. Nie wiem, czy to się nazywa. Ona nie miała tu kresek. No, ona nie miała, ale to jest połączenie z tym drugim makijażem. Aha. To nie jest odzwierciedlenie jednego. To jest tylko inspiracja. To teraz musimy zrobić... Wiesz co musimy zrobić? Zaznaczyć kość jarzmową. Musisz tak. No. I to jest taka równa? A nie tak ma być? U ciebie weszła tak. No nie. Już tu mam kość, tu mi się kończy kość. No to cień jakiś miałam taki dziwny. Mm-hmm. Tu mi się kończą kości. To zrobimy jeszcze tak. Inny nie znaczy gorszy. To jaki będzie, taki będzie. Już mam pomysł na tą dziurę tu. Ciekawe, czy ten szkielet ludzi, jakby pokazać co szkielet, nie poznasz człowieka. No coś ty. To jeszcze trzeba tkanką tłuszczową powlec. I ten nie? Mój szkielet byłby wyjątkowy. No to właśnie, tak samo jak makijaż. Będzie... Co to jest? No to mam pomysł na to, no. Mówiłam, że to nie będzie odzwierciedlenie. Improwizacja. Całkowite. A to mi się światło odbija i ja myślę, że tu mam dziurę. No nie masz tam dziury. No, no dobra. Mocno napigmentowane? Mhm. Oj, to myślę, delikatnie. Bo zrobię taki porządek jak z rozświetlaczem ostatnio. I trzeba będzie pazamy poprawki robić. No. Jakby to był makijaż bez rozświetlacza, to nie makijaż. Musimy. Co, żeby nam się tu mogło zaświecić? Moglibyśmy zamówić kawę? Myślisz, że tata da rady? Może da rady. Mamy telefon, to dzwoni. Bo daleko jest.
To pędzlem tego nie nałożysz. Tak? Nie przyklej się? No musisz to wpływać na ten szkoda. Klej. Bo by tutaj taki był. Ten tutaj byśmy tutaj. No to spróbuję, ale myślę, że. Ale co, myślisz, że sam pójdzie? No to jest. O, to siła moc. Ale nie wiem, czy pętlem tyle radę. Czekaj, ja spróbuję. Próba nieszczelna, najwyżej. No to jest taki suchy, on się nie przytrzyma, to palcem spróbuję. Palcem, umaraszę się cała. Ja nie lubię palca. Zaraz się umie. Ale jak to kawę? Tak, teraz kawę nie możemy pić. Mama już jest czwarta. Czwarta jest, ale jak to kawa bez serniczka? No bez ciasta. No to widzisz, to nie kawa. Kawa to musi być jeszcze deserek. Wystawić ci. Wystaw. Czy mi się no udało tak wszystkie zrobić? Fajnie, nie? Drugą stronę inne mi. Mama, bo się wszystko rozmarzę, jak już tak pluła na mnie. Podejrzewam, że każda ćwiartka będzie inna. No to tak jak teraz, no. Co przestało co? No, mama. No ale nie, no bo ja wiesz, no się nie będę umiała tego powtórzyć, kurde, w takich samych odstępach. No. No ale to równo przecież. No robię. Tutaj tak, ale mówię następna ćwiartka, nie? Ile tam weszło kresek? 2, 4, 5. Może zmieścić 5. Oczy by były skończone. Tylko ten. Rzęsy może mi przykleję. No że nie, no rzęsy pomaluję. Tylko ten, tylko na razie muszę zrobić to i potrzebuję teraz. Malutki pędzelek i potrzebuje czerwony ten. Nie brokatowy, taki wiesz co, czerwonkowy cień. To są do ust. To jest do ust? O, no to nawet będzie ok. Wyszła. Siadło. Siadło i teraz potrzebujemy znowu tego czerwonego. Zrobimy różowy nos, teraz możemy powiedzieć tatuś, że przyniósł zajerkończka. Już masz ten makijaż zrobiony. Zabić się ciepło zrobiło po drinku. To jest już przyczerwony. Dobra, teraz rozświetlacz, gdzie jest? Jejku, no to mi się tak nie świeci. Na mnie to była tragedia jakaś. Mogę coś lekko wsmarować. Teraz też? Mhm. A co mam blendować? No nie. Pokaż to, pokaż. Nabierasz jedną stroną. Mhm. No i też wcierać trzeba, tak? No nie widzę się tak daleko, no ale świeci się. Mhm. Jest błysk, nie? No. Jest błysk. I co? Zrobimy kropeczki? No. Tylko czym by to były, żeby wyszły takie jednolite? A może świecącymi tymi? Gdzie on jest ten świecący? Tym? Rzęs ma jeszcze rzęs. No to będzie taki efekt, wiesz. Wiem, wiem. Tylko nie wiem, czy ja sobie z rzęsami poradzę. No, w tych rozświetlaczach jest. No to się. Nie zobaczyłam cię tak z bliska. No dobrze, to twój efekt końcowy, jak jesteś zadowolona? Średnio. A mi się podoba. No takie szczególiki. No, znaczy z bliska to wiadomo, że pewnie jeszcze dużo wprawy by trzeba było. Oj, trzeba. Ale tak z daleka? Ręka nie jest taka. I ten blask. Podoba mi się to, że jest taka buzia cała rozświetlona. Już teraz musi być. Za rok będzie ładniejszy. No, zobaczymy. Może za rok ja też sama coś wymyślę. Co? No nie.
Bobogi nie bobok. Albo dwa boboki. No, świeci się. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak sobie mama poradziła. Średnio nie, na no, jeżo. Wydaje mi się, że spoko, fajnie. To pierwszy mój taki makijaż, to też, nie? Trzeba wziąć pod uwagę. Jakieś no, to jest takie w ogóle to jest no, taki pierwszy też mój halloweenowy makijaż. Nigdy takich nie robiłam rzeczy, więc nawet nie próbowałam, nie nagrywałam, więc... No ci powiem, że rzeczywiście, tak? Mówisz z daleka, no to się zgubi w tłumie, ale... No, ale jeszcze muszę trochę popracować, bo moja ręka nie jest taka wprawna. Trzęsie się. Ale nawet weszło symetrycznie. No, starałam tego. Się. No, to tak oczy. Troszkę. Spoko. Troszkę. No. Poprawię się. Obiecuję. No dobrze, to my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że wam się wideo podobało. Takie na luzie, wiecie, to nie był żaden profesjonalny makijaż. No, absolutnie. Taki po prostu siadłyśmy tu, wzięłyśmy kosmetyki i... No i wyszło, co wyszło, myślę, że jest całkiem spoko, no to rozświetlenie to jest mega, podoba mi się, jeszcze na co dzień zacznę się tak malować. No, nie szalej. Widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby ewentualnie zostać po więcej takich filmów. Może Zapraszamy. Będą. Do zobaczenia. Pa. Give it all.